Witam wszystkich, jestem Black Johnny, a to jest poradnik do Malphite'a, jednej z moich ulubionych postaci. Malphite'em można grać zarówno w dżungli, jak i na linii. Teraz pokażę Wam runy i masterki do dżungli, a później omówimy buit i runy i masterki na linię. Ja proponuję runy Attack Damage Quintessencję, Seale na Armor Paskie, Glify na Attack Speed i Marki na Armor Penetration. Co prawda Malphite robi dużo magicznych obrażeń, ale jednak w dżungli myślę, że te runy będą lepsze. Pozwalają szybko zrobić dżunglę, mamy lepszy attack speed, lepszą penetrację armora, większy damage i sami mamy pancerz, co również skaluje się z naszymi umiejętnościami. Osłania nas przed minionami. Malphite jest szybkim junglerem, nie traci zbyt wiele życia. Myślę, że te runy są najlepszym wyborem. Co do Masteries, to polecam 16-14, 0-16-14 z premią do doświadczenia, przedłużenie buffów, złoto, dodatkowa szybkość, mana per level, no i redukcja czasu zgonu, gdy jesteśmy martwi. Dodatkowy Magic Resist Armor, zredukowane obrażenia od minionów i potworów, regeneracja życia, odbijanie obrażeń przeciwko minionom i potworom, redukcja nadchodzących obrażeń i zwiększenie szybkości, kiedy mamy poniżej 70% życia. Takie runy pozwolą nam być bardzo twardymi w dżungli i szybko robić, ponieważ odbijamy obrażenia. Pancerz skaluje się z naszymi umiejętnościami, więc to również jest opłacalne. Także polecam właśnie takie masterki. Zaczynamy oczywiście z pancerzykiem małym i 5 miksturami życia. Zaczynamy od Brugolema. Możemy przed Brugolemem zrobić wilki, co przyspieszy nieco dżunglę. Prosimy naszych kompanów, aby nas przypilnowali i pociągnęli golema, jakkolwiek dwuznacznie może to brzmieć. Dzięki temu stracimy mniej życia i unikniemy ganku przeciwników. Teraz trochę o skillach Malphite'a. Jest Malphite, posiada bardzo fajny pasyw. 10% jego życia zamieniane jest w tarczę. I jeżeli nikt nas nie atakuje przez 10 sekund, to ta tarcza ładuje się na nowo. Do dżungli wybieramy skill E. Jest to skill obszarowy, spowalnia szybkość ataku otaczających nas przeciwników. Jednocześnie zadaje dosyć duże obrażenia. Te obrażenia skalują się z naszym armorem. Im więcej go mamy, tym więcej obrażeń zada ta umiejętność. Kolejnym skillem, który wybierzemy w dżungli, będzie skill W. Jest to skill, który zwiększa nasz pancerz i obrażenia z autoataku. To zwiększenie pancerza również skaluje się ze skillem E, więc ma to podwójne jakby działanie. Oprócz tego ten skill daje nam też obszarowe obrażenia, takiego mini splasha, kiedy bijemy z autoataku. Skill Q jest świetnym narzędziem harasu, kiedy gramy na linii. A w dżungli no, praktycznie nam się nie przydaje. Przydaje się tylko dopiero wtedy, kiedy chcemy gankować, czyli wybieramy go gdzieś tak na 4 levelu. A co ten skill robi? On kradnie przeciwnikowi szybkość, zadaje magiczne obrażenia. Szybkość, którą ukradniemy, jest przekazywana nam. Także jest to bardzo fajny skill. Jak widzicie, najpierw używam skilla W, a później E. A to dlatego, że skill W podnosi nasz armor, a połowa naszego armora jest dodawana do obrażeń ze skilla E. Więc radzę używać tego komba właśnie w tej kolejności. Jak widzicie, dżunglę kończymy bardzo szybko, 3 minuty 34 sekundy. Można by z tego jeszcze urwać kilka sekund, gdybym zaczął od wilków i gdybym zamiast od razu iść na red golema, najpierw poszedł na te górne golemy, a później ze smite'em już naładowanym wrócił do reda. No ale i tak jest to bardzo szybko. Na dodatek jeszcze zostały mi dwie mikstury, także Malphite nie dość, że jest szybkim junglerem, to też bezpiecznym, robi dżunglę na dużym życiu, więc nie musimy się aż tak bardzo obawiać
ganku przeciwnego junglera. No i teraz pora na ganki. Tutaj jak widzicie użyłem ghosta. Ghost myślę, że jest dobrym spelem do dżungli. No niestety Viktor padł, ale udało się zdobyć killa. Co do buildu, to ja stosuję taki, że z tego pancerzyka robię ninja tabi, następnie Herd of Gold, później sytuacyjnie. Niektórzy robią latarnie, myślę, że to nie jest też taki zły pomysł, ale ja jednak wolę ninja tabi, większa szybkość da nam większą szansę na udany gank. Jeżeli mamy na midzie castera, który wymaga blue buffa, bo sam sobie nie poradzi, albo po prostu lepiej będzie, jeżeli on go będzie miał, jeżeli ma manę, to wtedy składamy kamień filozoficzny, Philosopher Stone, da nam regenerację życia i many. A jeśli mamy na midzie na przykład Vlada, czy taką inną postać, która nie posiada many, to możemy sami wziąć tego blue i wtedy nie potrzebujemy aż tak bardzo Philosopher Stone'a, możemy zacząć od Heart of Gold. Oba te przedmioty mają jeszcze taki pasyw, że generują złoto, więc są dosyć opłacalne. W dodatku można z nich zrobić całkiem fajne itemy. Tutaj widzieliście, jak użyłem ulti. Ulti Malphite'a to jest taki dash z podrzuceniem przeciwników, więc jest to świetna rzecz do inicjacji teamfightów, do ganków, do gonienia przeciwników. Czasami przydaje się też do ucieczki przez ścianę. Tutaj macie czas do ulti. Wiele ludzi nazywa to ulti pierdolnięciem. Moim zdaniem jest to rzecz, która daje wiele radości. Wszystkim polecam. Tutaj macie taką trochę dłuższą walkę, więc Malphite jest tankiem. Jest anty-carry. Może łatwo wbić na ulti w przeciwnych carry i ich zniszczyć. Natomiast ja mam taki dylemat zawsze, ponieważ jeżeli my się wbijemy w ich carry, to praktycznie jesteśmy tam sami, a nasi carry są niechronieni. Natomiast są też sytuacje, kiedy nie ma takich wątpliwości. Po prostu kiedy jest grupa przeciwników, nasi kompani są blisko nas, to wbijamy się w sam środek i je całe combo. I przeciwnicy, po pierwsze, że są unieruchomieni na chwilę, to tracą jeszcze dużo życia, bo Malphite jednak tym combem zabiera dosyć dużo życia. Co do buildu, to warto robić Frozen Heart, ponieważ da nam to manę, a Malphite ma jednak dosyć duże koszta many. Na dodatek daje na to dużo armora, a armor na Malphite równa się damage. A poza tym skaluje się to jeszcze z naszym, znaczy skaluje się, to jeszcze jakby zwiększa nasz bonus spowalniający przeciwników z E. Natomiast ja cały czas mówię o tym buildzie w dżungli. Warto też zrobić Warmoga i Atme. To jest takie dosyć popularne. Zwiększa to dużo survi i obrażenia z łapy. No Atma działa świetnie, ponieważ daje też pancerz. Oczywiście również jakiś Magic Resist, co tam chcecie, Banshee czy ten inny taki niebieski item, co kto chce. Można też zrobić Abyssala, ponieważ Malphite zadaje dużo magicznych obrażeń. Także do wyboru do koloru. Jeśli chodzi o Malphite'a tak zwanego liniowca na solo topa, to ja polecam runy Magic Penetration, Magic Resist, Ability Power i Armor. Można też rozważyć kwintesencję z regeneracją życia. Można zastąpić Magic Resist regeneracją many, ponieważ Malphite ma duże koszta many. No ale jednak wybrałem takie, a nie inne runy, które dadzą mi dosyć dobre survi, a regenerację życia będę miał z itemu. Oraz Mastery z 9.21. Tutaj chodzi głównie o Magic Penetration, no i drzewko obrony, moim zdaniem lepsze niż utility dla Malphite'a. Z czego wynika taki, a nie inny wybór run i Masteries? Z tego, że gram na solo topie zupełnie inaczej Malphite'a. Gram im bardziej na AP tanka. Stosuję całkiem inny build. Także z czym polecam zacząć? Albo Doran Shield. Jej bonusowe życie skaluje się razem z naszym pasywem. Współgra. Możemy też wybrać Regrow Pendant, składnik Philosopher Stone'a. Możemy wybrać też tę drugą składową. To wtedy będziemy grali tak jak Galio, regeneracja many. Natomiast ja jednak wolę albo tarcza, albo Regrow Pendant, bo jednak wydaje mi się, że to jest lepsze. Jak widzicie, nie będzie to typowa gra, ponieważ nie jest to gra rankingowa, jest to normal. Dlatego, że niekoniecznie musiałbym w grze rankingowej dostać akurat topa,
No, chciałem to nagrać, więc odpaliłem normala, blind pick. I tutaj już wychodzi pierwsza rzecz, bo Malphite niestety nie zawsze nadaje się na topa. Nie na każdą postać będzie w stanie grać. No i moim zdaniem właśnie Mordekaiser jest jednym z trudniejszych przeciwników. Za to warto wybrać Malphite'a na przykład na Akali, może na Gangplanka i na Talona. Dobrze ich kontruje, po prostu oni nie mają tam życia wtedy na topie. No a Mordekaiser, no niestety on swoją tarczą pochłania praktycznie cały nasz haras, co wcale nie oznacza, że nie jesteśmy w stanie go zabić. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Mordekaiser ładuje sobie tarczę w naszych minionach, więc dobrym momentem, żeby go zaatakować, jest ten moment, kiedy wybije wszystkie nasze miniony i spadnie mu tarcza. O kolejną rzeczą, jeżeli walczymy i są nasze miniony, a on ma już rewolwer, który regeneruje mu życie, bo to jest ten rewolwer daje spell vamp, to wtedy trzeba rzucić na niego Ignite, żeby mu to leczenie znerwić. No jest tak czy siak, da się go zabić, ale no jest to jeden z trudniejszych przeciwników. Jeśli chodzi o kolejność rozdawania skilli, to maksujemy Q i E. Q praktycznie nie jest nam potrzebne, no ulti wiadomo wtedy, kiedy możemy. Q jest świetnym narzędziem do harasu, jak już wcześniej mówiłem. Duży magiczny damage, spowolnienie. To jest nasza podstawowa broń. Jeśli chodzi o itemy, no to mówiłem już, że zaczynamy zazwyczaj z tarczą. Później kupujemy sorcerki, nie tabi, tylko sorcerki, bo będziemy zadawali głównie magic damage. Później najlepiej kupić Sunfire Cape, z którym będziemy mieli świetną farmę na linii, ponieważ nasze W i E to są skille obszarowe, świetnie to razem działa. Później polecam kupić Relaya, a później to już zależy, no dobrze jest kupić Banshee. No i później dwa ostatnie itemy to już sytuacyjnie, może być Guardian Angel, może być Warmog, może być jakieś resisty albo armor. To już zależy od przeciwników. Jeśli macie problemy, żeby utrzymać się na linii, to możecie zrobić Catalysta, tak jak ja tutaj zrobiłem. Dlatego, że on regeneruje życie i manę. No a przy okazji właśnie ja walczę na Mordekaisera, który zadaje magiczne obrażenia, więc to mi się bardziej przyda niż Sunfire. No i jeszcze Kasadin był bardzo speedowany w tej grze, więc również przeciwko niemu szybkie Banshee bardzo się przydało. Macie tutaj przykład, jaką szybkością dysponuje Malphite, kiedy użyje Ghosta i Q na przeciwniku. A powiem wam, że dobrze jest użyć tego toku na przeciwniku szybkim. Im szybszy przeciwnik, tym więcej ukradniemy tej szybkości dla siebie. Z taką szybkością trudno nas zgankować, a na dodatek mamy jeszcze ulti. Pozostała część gry wygląda tak samo jak w przypadku Malphite'a dżunglującego. Czyli jeśli spuszujemy wieżę, pokonamy przeciwnika na topie, jeżeli mamy tylko okazję, to gankujemy, mamy dobre ganki z naszym ulti. No w tych fightach również jesteśmy tankiem, również robimy to samo. No i macie tutaj kilka przykładowych takich akcji. Także podsumowując, gdzie można grać Malphite'em? Na topie albo w dżungli, czasami na midzie, kiedyś się dało, teraz obecnie już raczej gorzej, ponieważ wyszło dużo nowych czempionów. Na topie podobnie jest dużo czempionów, które go kontują. Natomiast jeżeli wiemy, na jakie czempiony można go wybrać, to warto. Zalety i wady. Jeżeli chodzi o zalety, no to mamy jedno z najsilniejszych kombosów na 6 levelu. To jest kombo, na które kładziemy prawie każdego. Jeżeli chodzi o wadę, to właśnie to, że jesteśmy łatwo kontrowani przez wiele czempionów. Zalety, dobry haras dosyć, dobra inicjacja teamfightów, dużo CC, czyli crowd control, kontrola tłumu, spowolnienie, podrzut przerywa wiele ulti, na przykład Warwicka i tak dalej. Spowalniamy atak przeciwników, zadajemy obszarowe obrażenia. Jeśli chodzi o wady, to na przykład w jungli mamy słabe ganki przed 6 levelem, ale znowu zaleta po 6 levelu są świetne. Także każdemu polecam Malphite'a, myślę, że nadal można nim pograć, nawet na rankedach. Przydatny dla drużyny, dużo robi w teamfightach. No i to było na tyle. Cześć.